Dzień dobry, nazywam się Janusz Pieklik i zapraszam Państwa na podróż po produkcji wsadowej, czyli po procesach. Produkcja wsadowa, z nią mamy do czynienia wtedy, kiedy w danym momencie, na danym zasobie wykonujemy więcej niż jedną operację, więcej niż jednej zlecenia. Ale nie mówimy tutaj o zasobach nieograniczonych, gdzie to się nie bilansuje. Nie, nie, tu się bilansuje. To jest na przykład piekarnik, w którym pieczemy ciastka. I ważne są parametry tego procesu, na przykład temperatura pieczenia, ważna jest objętość czy powierzchnia, na której możemy te ciastka położyć, ponieważ musimy optymalizować wypełnienie tego wsadu. I naraz mogą być ciastka z różnych zleceń, z różnych zamówień. Więc nie ma sekwencji, tylko jest tutaj proces wypełniania, kalkulacji takiego wsadu. Ja to wszystko sobie zrobiłem tutaj, żeby pokazać jakiś przykład, to wymyśliłem sobie takie procesy metalurgiczne, a dokładnie proces odpuszczania stali, czyli taka obróbka cieplna, któremu poddawana jest stal wcześniej zahartowana. I będę chciał tutaj Państwu pokazać, że tak, będę starał się, aby tutaj... No może tak, jako zasoby mam trzy jakieś piece do odpuszczania o różnych parametrach. Mam, nie będę po procesie tego odpuszczania wyjmując moje elementy, które były podlegane odpuszczaniu, chodził tego w powietrzu, tylko w oleju, w kadziach olejowych. I następnie mam jeszcze taki proces logistyczny, że położę coś na buforze, przewiozę to wózkiem AGV, takim o nośności no, dość dużej, i przewiozę na inny oddział do innego takiego buforu czy pola odkładczego. Także mam trzy piece, dwie kadzie olejowe, mam dwa bufory i mam jakiś wózek do 1,5 tony tutaj. No tak, i jeżeli bym sobie teraz spróbował zaharmonogramować coś takiego, to tutaj jeszcze tak, może powiem, że mam stal narzędziową, to będzie stal narzędziowa, która będzie podlegała odpuszczaniu. Mam ją w różnych kilogramach, mam wiele zleceń na odpuszczanie tej stali. One mają różną tutaj masę w kilogramach i będę chciał maksymalnie upakować to w moich piecach albo piecu, zobaczymy, co on nam tutaj wymyśli. I teraz założyłem, że na przykład minimalny wsad takiego pieca będzie 100 kg, maksymalne 2 tony, że tutaj będę grupował początek i koniec operacji. W zasadzie tu powiedziałem, że nie mogę dzielić wsadu, nie dałem jakichś parametrów, na przykład temperatura, żeby była stała, ale mogłem na przykład coś takiego zrobić, żeby kontrolował mi na przykład jeszcze temperaturę. Zobaczmy, jak to wygląda w przypadku kadzi, bo mam dwie kadzie, a trzy piece. Więc tutaj zmieniłem parametry, żeby były nieproporcjonalne, czyli założyłem, że już nie 2 tony będzie wypełnienie wsadu w kadzi, tylko 3,5 w pierwszym, a w drugim założyłem, że będzie wypełnienie wsadu na poziomie 5000, czyli 5 ton. No dobrze, i zobaczmy, jeżeli puścimy harmonogramowanie, co nam system tutaj wymyśli, jeżeli sobie powiemy, no dobra, poukładaj mi to wszystko tak, żeby wykorzystać mój wsad. Żeby wykorzystać moje zasoby, przepraszam. No dobrze, więc popatrzmy sobie, co Hal zrobił. No, Hal widać wykorzystał pierwszy piec i pierwszą kadź olejową. Tak, w pierwszym procesie, wyłączę może te dymki, żeby to było bardziej wygodnie, zrobił 1 i 1, czyli 2 tony, maksymalnie wykorzystał wsad pieca, następnie zrobił 1300, 1502, tu też maksymalnie wykorzystał wsad, tutaj przechodząc z tego, po odpuszczeniu, przechodząc do chłodzenia, też 2 tony są, bo nie ma więcej tutaj, natomiast tam pojemność była większa. Tutaj mamy 600, 700, 1700. No nie miał czym dopchać, bo tu miał zlecenie na 700, nie miał czym dopchać tego wszystkiego. I włożył do tego procesu, a to włożył, czyli tutaj to poszło, to są procesy, które poszły tutaj do kadzi olejowej, te procesy poszły tu do kadzi olejowej, ten proces poszedł tu. I następnie proszę zobaczyć, jest coś takiego, że jeżeli to już z tej kadzi, po tym procesie, kiedy to jest wystudzony ten metal, jest odkładany na bufor.
na bufor, który jest na tym wydziale obróbki cieplnej. Następnie wózek AGV przenosi go na inny oddział. Taki wózek, który ma obciążenie do 1,5 tony. Ja te tony kontroluję. Tu proszę zobaczyć, tu jest tona 300, 2 tony, 500 i tak dalej. To mogła być suwnica, ale ja sobie wymyśliłem wózek AGV. Mógłbym jeszcze tu powiedzieć, że on jeździ tylko w cyklach, na przykład mleczarza, że jeździ tylko na przykład co godzinę. Godzinę jeździ, godzinę odpoczywa i tak dalej. No tu założyłem pewną ciągłość tego, ale kontroluję tonaż tego wózka, żeby go nie przekroczyć. No i tutaj, jak widzimy, mamy równolegle zaplanowane zadania. Hal bardzo pięknie zaplanował nam produkcję wsadową. No i całkiem nieźle wykorzystał te nasze wsady, bo tutaj piec jest na maksa, tu jest na maksa. Tutaj niestety nie jest na maksa, bo nie ma czym tego dopchać. Tutaj też nie jest na maksa, no bo brakuje mu trochę zleceń. No właśnie, tak by mogła wyglądać taka produkcja wsadowa. Obojętnie, czy to byłoby na przykład mieszanie masy kosmetycznej, czy to byłoby na przykład mieszanie masy farmaceutycznej, masy ceramicznej na przykład, czy tutaj byłyby procesy pieczenia, czy byłyby procesy gotowania, czy byłyby procesy galwanizacji, w ogóle czegoś związanego z powłoką, chromowanie, galwanizowanie, cynkowanie i tak dalej. Tu bardzo dużo występuje procesów wsadowych, zwłaszcza tam, gdzie jest produkcja procesowa i niestety klasyczne, sekwencyjne, jedno po drugim układanie zleceń nie da rady, ponieważ tu trzeba ułożyć je równolegle, ale nie na nieskończonych pojemnościach, tylko mamy ograniczenia. Mamy ograniczenia związane z tym, że na przykład w danym momencie nie mogą być dwa różne, na przykład tutaj nie mogą znajdować się dwa różne materiały, które mają różną temperaturę odpuszczania na przykład. No i to trzeba pogrupować ze względu na technologię, ze względu na pojemność albo objętość, ze względu na proces i parametry tego procesu, no i maksymalne wykorzystanie. No i to tyle. Gdybyście Państwo chcieli troszeczkę więcej się dowiedzieć na temat tego, jak Hal APS zarządza procesami wsadowymi, zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo.